cmentarzu Brudnowskim. Przypominamy, 74 lata temu odchodził wielki Polak, który przewidział to, co się później wydarzyło. On wiedział, że Niemcy nie podarują choćby tego wielkiego zwycięstwa, kiedy on podpisywał traktat wersalski 28 czerwca 1919 roku. To było wielkie zwycięstwo dla nas, a jednocześnie wielkie zadanie, żeby bronić choćby naszych granic. Dzisiaj można powiedzieć, że wracamy tym tropem i przychodzimy właściwie do naszego prezesa Romana Dmowskiego, mówiąc: miałeś rację. I to wszystko, co napisałeś, przed czym przestrzegałeś, to wszystko jest aktualne i to wszystko jest naszym dalszym zadaniem. Pan Bóg dał nam tego wielkiego człowieka, żebyśmy mieli na zasadzie jakby koła ratunkowego, tak jak dał nam później prymasa Wyszyńskiego, który kontynuował tę rolę męża stanu. Bo my musimy się przy kimś przecież zjednoczyć. Ktoś nas musi poprowadzić, musi być jakaś głowa. Ktoś myślący, ktoś, kto kocha Polskę, kocha naród. No i dzisiaj gromadzimy się nad grobem i także będziemy się modlić w tej intencji, żeby Pan Bóg dał nam może drugiego takiego Dmowskiego, chociaż nie ma w historii nigdy takich samych ludzi, bo każdy jest inny. Ale na tę skalę, na tę, można, tego formatu Polaka potrzebujemy, który by nas poprowadził ku wolnej, suwerennej, niepodległej, bogatej, katolickiej Polsce. Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że my wytrwaliśmy przy nim. Zobaczcie, było tyle formacji politycznych, tylu było działaczy. Gdzie oni są? Przecież oni tu pierwsi powinni być, bo przecież nawiązywali do jego, można powiedzieć, tradycji, jego dzieł, jego całej działalności. Gdzie oni są, kiedy przychodzi moment trudny, trzeba mieć odwagę się przyznać do Romana Dmowskiego, bo ich nie ma. Także, kochani, tak samo było, kiedy walczyliśmy z tą hegemonią Unii Europejskiej, czyli ten Drang nach Ostend w innym wydaniu, w wydaniu IV Rzeszy tym razem, tej, którą przewidział Roman Dmowski, też było nas mało. Teraz jest wielu bohaterów, teraz krytykują, że Unia to jest zło. A gdzie oni byli wtedy? Teraz oni są wielkimi bohaterami, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, tak rozkradzeni, zniszczeni, gdzie musimy się zbierać, gdzie brakuje Polaków, bo wielu zostało zmuszonych do emigracji. Ale nie przyszliśmy narzekać, przyszliśmy się dzielić tym, co dobre, oddać hołd, cześć, a jednocześnie mówić o tym, co jest naszym zadaniem i co powinniśmy robić w naszej ojczyźnie. A poza tym, co roku tu stajemy przed grobem Romana Dmowskiego, żeby w pewnym sensie zdać rachunek taki sumienia zrobić. Co żeśmy zrobili w ciągu tego roku dla dobra naszej ojczyzny, dla naszych rodaków, dla ruchu narodowego, który powinien być wiodącym ruchem. Nie jakieś partie, partyjki, 155 partii, która udaje tylko, że ma na celu dobro naszego narodu. Zani, zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy. Najpierw wziąłem ze sobą opłatek, bo jest to nasza polska tradycja. Nie ze wszystkimi się zdążyliśmy w międzyczasie, w czasie świąt przełamać. Jest to symbol tego, że jesteśmy z jednej wspólnoty i idziemy w jednym kierunku, do Boga, do Chrystusa. Naszym Królem jest Jezus Chrystus. Żaden inny światowi, czy inna zadruga, tylko naszym Bogiem, tym, któremu wierny także był Roman Dmowski, jest Jezus Chrystus. I na pamiątkę narodzin Pana Jezusa dzielimy się tym opłatkiem jako dobrym słowem, Ewangelią, wszystkim tym, co jest dobre. Może na rozpoczęcie naszego spotkania, zaraz po modlitwie za duszę świętej pamięci Romana i jego rodziny, naszego prezesa, zaśpiewamy także i kolędę, bo to jest piękna tradycja. Cmentarz to nie jest tylko miejsce jakieś smutne, tragiczne, ale także radosne, bo kto ma wiarę, to wie, że idzie do Boga. To nie jest czas tylko narzekania, że to wszystko się skończyło. Nieprawda. Także oni, nasi wrogowie, by bardzo chcieli, żeby wszystko się kończyło w Polsce na cmentarzach. Żeby to był ostatni akcent. A właśnie te cmentarze, gdzie są groby naszych wielkich bohaterów narodowych, przywódców, dają nam inspirację. I tu możemy trochę prawdy powiedzieć. Słuchajcie, gdzie się nie posadzę i coś mówimy o Polsce, kilka słów prawdy, to nam zatykają usta i mówią: nie to miejsce. Nie wolno. No to chociaż na cmentarzu mówmy prawdę.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie i tak i na ziemi. Chleba powszechnego poprzedniego daj nam dzisiaj i nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło i wiekuista niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło i wiekuista niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło i wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.